Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie, zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Mam iść za tobą? Dobrze. Co to za miejsce? Namalowany świat. Dzieło Iris von Everetz. A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everetz, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Widmo Olgierda i jego żony? Ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Ale niekompletne, zatarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. To chyba nie to. Chyba nie to. Resztki zastawy do podwieczorku. To chyba nie to. Pasuje jak ulał. To chyba nie to. Paleta do mieszania farb.
Iris malowała dworek. Pasuje jak ulał. Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej psa i kota. Gdy przyjdzie Słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. O, taka ciekawa ta książka. Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. Czemu? Tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie. Kolejne wspomnienie. Welon ślubny. Resztki od świętych dekoracji. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. To chyba nie to. Pasuje jak ulał. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko wiem, że to głupie, ale on tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Medalion drży. To zjawa?
Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Znowu sen z przeszłości. Pewnie też niekompletny. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. I prawie taki sam jak scena na obrazie. Castel Ravello. Winos tu są. Drogie. Wystawny obiad. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, nie. Wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Więc chodźmy za nim. Nie podoba mi się to miejsce. Małżeńska sypialnia. Ręcznik jest poplamiony krwią. Knot prawie się wypalił. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie.
Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Kolejne zatarte wspomnienie. Namalowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Są świeże. Jest nie tak, jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Kielich, taki jak na obrazie. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. To idzie tu. Chyba pasuje. Może z tej strony. Wreszcie, wszystko jest tak jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie,
dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Olgierdzie! Pracownia mistrza von Everec. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Księga o paktowaniu z demonami. Zimą dwór był naprawdę ponury. Krew. Pewnie do praktyk magicznych. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Janufeus, soba kamisa jada, soba kamisa aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź!
psia krew! Ogień! Do mnie! Gaście pożar! Tego się nie spodziewało. Zamknięte. Musisz znaleźć inne wyjście. Chyba wtedy zaczął palić. Kufel do piwa, ale pito znowu suszona. Do ostatniej kropli. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. To chyba nie to. Nóż, pokryty krwią. To chyba tej zimy Olgierd narobił się blizn na ramionach. Kontrakt ślubny, zawarty między Iris a Olgierdem. Kontrakt musiał trzymać ojciec. Nad to stoi, że Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo, na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty! Ojcze! Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! Wtedy
przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. Ślady się. A ty zrób resztę. Duża gliniana miska. Niewielka miska. Zadrapania od kocich pazurów. Żadnych innych nakryć na stole. To chyba twoja miska. Sam raz. To chyba nie to. Taca. Pasuje jak ulał. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everett nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everett. Moja żona. List Olgierda do Iris.
Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem.
Widziałem cię wcześniej, ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci róże. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Do zobaczenia. Iris von Everett, będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj.